Witam serdecznie. Dzisiaj Energy Oracle Cards, czyli karty oraklu energetycznego. Piękna seria. Zobaczymy, czy on kocha. Czy on kocha? Zobaczmy, kochani. Czy osoba ukochana, o której myślicie, niezależnie od płci, tak? On, ona, ja mówię zawsze on, bo jest mi to prościej. Więc czy on, czy ona kocha, w zależności od waszych konstelacji. Kochani, dopasujcie sobie, czy on mnie kocha, 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 czy on mnie kocha. Pokażcie, kochane karty, czy on mnie kocha. Pokażcie, kochane karty, czy on mnie kocha. Dobrze, już w przełożeniu mamy bramę do personalnego uzdrowienia i szczęścia. Czyli jeśli się odważycie, odważymy, tak, bo to też dotyczy mnie oczywiście, przejść przez tą bramę, zostawić za sobą to stare i otworzyć się na nowe z tą osobą ukochaną i przejść przez tą bramę, czyli przejść jakąś transformację, zmianę w życiu i zacząć nowy etap, to tutaj będzie spełnienie, będzie piękny, widzicie, ogród szczęścia, pełnia. Nie wiem, czy to widać tutaj pięknie. Jest tutaj wręcz tęcza, czyli uzdrowienie wszystkich spraw, pełnia, szczęście, no, spełnienie, tak, spełnienie marzeń. Na pewno zmiana, kochani, na lepsze. Także to widzę tutaj i zobaczmy teraz dalej, czy on mnie kocha. Czakra, mamy tu szóstą czakrę, czyli szósta czakra rozumu, intuicji. Mamy magika, czyli magik i lustro, odbicie lustrzane. I mamy siódmą czakrę, czyli korona, czakra korony. Okej. Okay. Okej, kochani, więc mamy tutaj rozum, czyli trzeba się tutaj rozumem kierować. Karta szósta to jest karta trzeciego oka, czyli trzeba wejść głębiej w te sprawy i zobaczyć właśnie coś głębiej, tak, w tej relacji. Być może jest to ważne, by tutaj bardzo, bardzo dokładnie przeanalizować waszą konstelację, relacje. No oczywiście też mówi tutaj magik, o magicznym połączeniu waszym i odbiciu lustrzanym. Czyli może być to wasza bratnia dusza, może być to jakieś połączenie właśnie duchowe, może być to bardzo ważny związek, tak? No i jeszcze do tego czakra korony. Czyli, kochani, czakra korony mówi o tym, że musicie się kierować w tej relacji intuicją, wiedzą, rozumem, intuicją. Tutaj bardzo jest to jakaś relacja ważna, też powiedziałabym. No i pytanie, czy on kocha? Powiedziałabym, że tak, że jest to niezmiernie ważna, jakaś wyjątkowa relacja. Jeśli się pomimo jakichś trudności zdobędziecie na tą, zdecydujecie na tą relację i pokierujecie tutaj, te karty sugerują, rozumem, intuicją, wiedzą, zdobędziecie informacje, będziecie pracować mądrze, z głową jakby tutaj nad tą relacją i postanowicie jakby przejść przez ten tutaj, tak, przez ten tor, na inną stronę jakby i się zdobędziecie na ten krok, na te zmiany, to doznacie właśnie razem szczęścia, miłości. Powiedziałabym tak, że jest tu tendencja tak, że partner kocha,
tylko trzeba dobrze pokierować tą relacją. Ale jest to relacja wyjątkowa, jesteście też swoim odbiciem lustrzanym, tak? I musicie też w tej relacji użyć wszelkich swoich talentów, ponieważ karta magika to magik, który używa wszelkich swoich talentów. Tutaj są cztery żywioły: żywioł ognia, żywioł wody, żywioł powietrza i żywioł również wody. Czyli te cztery żywioły tutaj pracują, tak? Wszystkie talenty, które macie, musicie tutaj użyć do pracy nad tą relacją. Też musicie uważać nad manipulacjami wszelkimi w tej relacji, kochani, żeby właśnie każdy z Was, pomimo że jesteście silni tu spirytualnie, być może każdy z Was też może poprzez swoje jakieś talenty, możliwości też manipulować emocjonalnie. Także uwaga też na manipulacje w tej relacji, ale kierować się rozumem, trzecim okiem, prosić o informacje, o wskazówki, wszechświat i też intuicja jest ważna. Dziękuję serdecznie, czyli tak, są tutaj tendencje, by rozwinęła się w tej relacji szczególna jakaś konstelacja miłosna. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia już wkrótce.